Jeśli uwielbiasz serię gier Fallout, to musisz poznać historię Fallouta 3, który nigdy nie powstał. Jezu, ile ja spędziłem czasu przy tych wszystkich grach. Steam prowadzi statystyki każdego użytkownika, więc można sprawdzić, ile godzin szalało się w dowolnym Falloutie. W sumie jest to spoko, ale z drugiej strony napędza trochę guilt trip, bo samo New Vegas zajęło mi jakieś 300 godzin. Oczywiście nie za jednym zamachem i nie za pojedynczą grą, bo przechodziłem to kilka razy. Wliczając pozostałe Fallouty, pewnie wyszłoby kilka pełnych miesięcy. I jak tu teraz spojrzeć w lustro i powiedzieć, nie mam czasu. Dlatego tak bardzo podjarałem się, kiedy wszedłem w postapo mocniej i zacząłem czytać różne teorie spiskowe na temat tej serii. Jeden z efektów tej fascynacji oglądasz właśnie teraz, bo opowiem ci co nieco o Falloutie 3, którego nigdy nie ukończono. Studio Briana Fargo nadawało tytuły na zasadzie dostawiania cyferki po Fallout, stąd też Fallout 1 i Fallout 2. Van Buren to jedynie tytuł roboczy, który przylgnął do projektu we wczesnej fazie jego tworzenia, bo tak naprawdę miał to być po prostu Fallout 3. Black Isle, zanim ukończyło daną część, miał w zwyczaju nazywać je nazwiskiem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jednak nie działo się to przypadkowo, na zasadzie, hej, nie mieliśmy jeszcze Jeffersona. A przynajmniej nie w przypadku Martina Van Burena, ósmego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Taki wybór miał podłoże fabularne, bo był bardzo mocno związany z zarysem wydarzeń przedstawionych w tej konkretnej części. Wracając jednak do kwestii technicznych. Gra Van Buren miała być Falloutem 3. Jednak nigdy nie wyszła z etapu produkcji, chociaż wszyscy znamy tego Fallouta 3, który się ukazał. Stworzyła go Bethesda, ale poza nazwą i klimatem zbyt wiele nie wzięła od poprzednika. Jak to się stało, że przecież bardzo dobrze oceniona seria straciła swoich twórców, Black Isle, na rzecz Bethesdy? Studio zostało zamknięte w grudniu 2003 roku, po długich wewnętrznych walkach, o których nie wiadomo nic na pewno, a jedynie tyle, że kluczowi pracownicy nie byli w stanie porozumieć się z wydawcą, czyli Interplayem. Niedługo później, bo w połowie lipca 2004 roku, upadł główny udziałowiec spółki. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o Interplay. Już miesiąc później pojawiły się głosy o sprzedaży praw do Fallouta 3 Bethesdzie, która zapłaciła za niego niecałe 1 200 000 dolarów amerykańskich. Nawet odejmując koszty produkcji, zrobili na tym nie lada interes, co? Fallout 3 do końca 2008 roku, czyli niecałe 3 miesiące po premierze, sprzedał się w niemal 5 milionach sztuk. A kolejna część, czyli New Vegas, przez jeden miesiąc zarobiła 300 milionów dolarów i sprzedała się wtedy w ponad 5 milionach sztuk. Ale to nic, po ogłoszeniu Fallouta 4 sprzedaż tych dwóch tytułów dostała kopa na poziomie 500%. Fallout 3 Game of the Year Edition skoczyło zaledwie o 1322% na liście Amazona, a pewna sieć sklepów zarejestrowała skok trójki New Vegas odpowiednio o 80 i 90%. Plasując je dokładnie na 22 i 23 miejscu na liście najpopularniejszych gier w danym okresie. Ile osób, oprócz mnie, uwielbia wszystkie Fallouty? Jakoś niespecjalnie przeszkadzało mi odejście od tradycji 2D do pełni trójwymiarowej trójeczki. Połączenie czasu z rzeczywistego systemem VAT też nie było takie złe, jak mogło się początkowo wydawać. Sporo elementów zostało zaczerpniętych właśnie z Van Burena, które miały zmienić choćby system atrybutów. W końcowej wersji Bethesdowy Special okazał się miksem ich własnego pomysłu, oryginalnych dwóch części oraz wspomnianego niedokończonego projektu. Niektórzy pracownicy upadłego studia nie wyobrażali sobie produkcji bez Chrisa Avellona i Joshua Sawyera, którzy byli już zajęci innymi projektami, ale jednak Bethesda dała radę. Mimo to, porównując koncepcję, dopiero przy New Vegas widać prawdziwe oblicze tego, co mogło powstać. Van Buren miał być osadzony na terytorium czterech stanów – Arizony, Nevady, Colorado i Utah. Niecałych 200 lat po Wielkiej Wojnie. Gracz był więźniem, oczywiście nie jakimś zwyczajnym, tylko bardzo wyjątkowym, który ucieka z placówki. Historię miał napędzać pościg robotów za zbiegiem oraz amnezja, a także fakt, że tylko jemu udało się wydostać z silnie strzeżonego więzienia. Czy tylko ja widzę sporo podobieństw do fabuły New Vegas? A co z tą nazwą? Dlaczego nadawcę roboczego tytułu Fallouta 3 wybrano właśnie Martina Van Burena? Ósmy prezydent Stanów Zjednoczonych nie miał najszczęśliwszej kadencji. Brakowało mu poparcia, obydwa stronnictwa polityczne uważały go za osobę nie od siebie, a do tego kraj był już na skraju Wielkiej Wojny, czyli wojny secesyjnej, i panował kryzys, przez co Stany Zjednoczone nie były w stanie spłacić swoich długów Europejczykom. Jakby tego było mało, przy okazji poznawania historii tego mało znanego w Polsce prezydenta, można wyczytać, że podczas jego rządów Kanada walczyła o niepodległość i dodatkowo osłabiły się stosunki z Anglią. Z punktu widzenia fabuły Fallouta, Van Buren symbolizuje dokładne przeciwieństwo złotego środka. Brakowało mu poparcia dosłownie wszystkich.
To tylko moja teoria, ale doszukuję się w tym wyborze analogii do wojny pomiędzy frakcjami w grze. Ludzie, którzy przetrwali apokalipsę, tłuką się bez sensu między sobą. Ważne jest też to, że za jego kadencji przyłączono do Stanów Zjednoczonych Teksas, który był wtedy w trakcie wojny z Meksykiem, a ponadto wybuchła tak zwana wojna Mormonów, z angielskiego Missouri Mormon War, co w konsekwencji doprowadziło do ich przeprowadzki do Utah i do kolejnej wojny 20 lat później. Bezpośrednio nawiązuje do tych wydarzeń choćby nazwa fortu, w którym urzędują uczniowie apokalipsy. To Fort Mormon w New Vegas. Najważniejsza część całej historii, czyli zakręty osobowo-fabularno-techniczne. Po kolei. Kwestia projektu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, że Chris Avellon pracował nad drugim Falloutem oraz właśnie nad Van Burenem i stworzył też zbiór dokumentów opisujący tło uniwersum, tak zwaną Biblię Fallouta. Zwrot akcji. Chris po odejściu z Black Isle tworzy Obsidian Entertainment. To samo studio, które wypuściło niedawno kilka bardzo dobrych RPGów, jak Pillars of Eternity czy Tyranny. Jeśli pamiętasz natomiast ekran ładowania w New Vegas, to przypomnisz sobie, jak wyglądało. Logo Bethesdy, logo ZeniMax i logo Obsidian Entertainment, do którego zresztą Chris już od paru lat nie należy. Jakby tego było mało, po odejściu Chrisa od Black Isle, lead designerem Van Burena został Joshua Sawyer, który następnie objął to samo stanowisko przy Fallout New Vegas, bo należał już do Obsidianu. Okej, trochę jak w modzie na sukces. Wszyscy nadążają? Wracając do samej gry. Tłem projektu była walka Republiki Nowej Kalifornii z Bractwem Stali. Pewnie kojarzysz tę nazwę. A co z umiejscowieniem akcji? Dwa z czterech wymienionych wcześniej stanów pozostały w New Vegas, jednak nie w ostatecznej formie, bo mapa została nieco przesunięta i tym sposobem rzecz dzieje się w Nevadzie, a do Arizony gracz trafia bardzo sporadycznie. Jedną z głównych miejscówek miała być natomiast Tama Hoovera. W New Vegas pełni bardzo ważną rolę, jednak w większości drugoplanową. Wszyscy o niej mówią, ale ona sama nie jest szczególnie rozbudowaną lokacją. Jest tam trochę walki w Bethesdowym stylu, czyli potyczka dwóch drużyn 3x3. Ale tak właściwie pełni rolę tła uzupełniającego i spajającego opowiadaną w grze historię. W Van Burenie miała być natomiast bardzo ważnym ośrodkiem RNK, który dodatkowo wciąż nękało Bractwo Stali. New Vegas postawiło w centrum uwagi właśnie przedwojenną stolicę Hazardu, chociaż Panhouse i jego roboty są zaledwie trzecią siłą na tym terytorium. Tym, co ten wspaniały Fallout zyskał po nigdy niedokończonym projekcie, jest konflikt RNK z Legionem, który został o wiele mocniej zaakcentowany. Początkowo Nowa Kalifornia zmagać się miała głównie z Bractwem, a ponieważ gracz w każdej części serii stanowi sam o sobie, tworzy własną historię w pewnych ramach fabularnych, dlatego można godzinami rozwodzić się nad domniemanymi podobieństwami. Jednak bardzo ciekawym pomysłem Van Burena miała być możliwość poprowadzenia własnego odłamu Legionu. Good. Inhoc signal Taurus Vinces. Który z założenia miał być zresztą wrogo nastawiony do gracza. Grupa ta miała być nawet budowana inaczej w zależności od płci postaci. Gracze mieli też poznać część plemion, o których w New Vegas jedynie się wspomina i które nie pojawiły się nawet w dodatku Honest Hearts. Jednak Chris Avellon powoli przemycał kolejne koncepty. Choćby we wspomnianym przed chwilą dodatku Honest Hearts pojawia się Joshua Graham, który w Van Burenie był towarzyszem gracza. It's not something I enjoy. A w dodatku Lonesome Road poznajemy kuriera Ulyssesa, którego imię jest nawiązanym do fabuły projektu Black Isle. Even in this place, NCR's shadow falls. A przynajmniej tak zgaduję, bo w założeniach dotyczących Van Burena Ulysses był najbardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją na świecie. I też podobna postać pojawiła się w Bethesdowym Falloutie 3. Mówię oczywiście o prezydencie enklawy, Johnie Henry Midenie. W Van Burenie miał się znaleźć nowy perk, Red Scare, a w New Vegas w dodatku Lonesome Road pojawia się hełm, który daje profit o dokładnie tej samej nazwie. Co ciekawe, w 2007 roku, czyli parę ładnych lat po przejęciu praw do marki Fallout przez Bethesdę, wyciekło demo Van Burena. Nadal jest dostępne na wielu serwerach, więc można je bez problemu ściągnąć i ograć, chociaż instalacja potrafi wkurzyć, a sama gra jest okropnie zabagowana. W oczy rzuca się przede wszystkim nowa jakość graficzna. I hejterzy, pamiętajcie, kiedy to powstawało. Oraz ten charakterystyczny panel tworzenia postaci. Na YouTubie można znaleźć mnóstwo gameplayów, ale mi przypadł chyba do gustu najbardziej taki wywiad z gościem, który tworzy od dłuższego czasu Fallouta 3 jako modyfikację do Fallouta 2 i do Fallouta Tactics. Facet postanowił nie czekać na swoją ukochaną grę, dlatego zakasał rękawy i wziął się do roboty. Zresztą posłuchajcie sami. Today CRPGs can't hold my attention the way the older ones did. Because of that, I was losing interest in CRPGs and became frustrated with the fact that I might never play a game like Fallout 1 or 2 again in my life. Dobra, takiej pokręconej historii nie powstydziłaby się nie jedna opera mydlana, to muszę przyznać. Co się jednak stało z projektem?
Niestety, upadł razem ze studiem. Mimo to, nie można zapomnieć, że żaden z najbardziej znanych twórców, jak Sawyer, Avalon czy Fargo, nie odeszli z branży i robią świetne RPGi. Fargo zajmuje się swoim In Exile, które wydało Wasteland 2 i zapowiedziało niedawno Wasteland 3, a Avalon odszedł w końcu z Obsidian Entertainment, ale ciekawym akcentem jest fakt, że współtworzy teraz scenariusz do Dying Light 2. Dokładnie tak, do naszej polskiej supergry o zombie od Techlandu. Zresztą ta druga informacja o odejściu Chrisa z Obsidianu jest szczególnie ciekawa ze względu na to, że wszyscy panowie od Fallouta nigdy nie byli do siebie źle nastawieni, a ich rozstanie za czasów Black Isle było pokojowe i w miarę naturalne. Co ciekawe, dzień przed ogłoszeniem decyzji Chrisa w 2015 roku, Fargo sugerował w wywiadzie dla Eurogamera, że chciały z nim stworzyć coś na kształt Van Burena, o ile In Exile znajdzie czas. A jak wiadomo już od dłuższego czasu, studio Fargo zawsze prowadzi naraz dwa projekty. Dlaczego tak się nad tym rozwodzę? I tutaj zaserwuję Wam kolejną łamiącą wiadomość. W grudniu 2014 roku In Exile zarejestrowało pewną markę. Domyślacie się jaką, prawda? Dokładnie, Van Buren. Biorąc pod uwagę to, że Fargo skutecznie funduje swoje kolejne projekty przez Kickstartera, co miało miejsce na przykład z Bard's Tale 4, prawdopodobnie strzeliłby kolejny rekord crowdfundingowych zbiórek. I tylko to sobie wyobraźcie, ojcowie Falloutów zbijają pionę i ponownie tworzą RPG na kształt Van Burena. Płakałbym jak bubr i śmiałbym się ze szczęścia na przemian. A fanom tradycyjnych Falloutów polecam ściągnięcie dema i pogranie przez kwadrans. Warto chociażby dla poznania kilku smaczków. Mam nadzieję, że tych parę ciekawostek i moich własnych domysłów przypadło Ci do gustu. Jeśli tak, to zostaw pod filmem łapkę w górę, komentarz i oczywiście suba. Dzięki temu mój kanał będzie rósł, więc bardzo mi pomożesz. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejny piątek o 17:30. Siema!